Taką bardzo jaskrawą sceną było twoje polewanie się z butelki, nie wiem, to było 5 litrów szampana tamtego Moeta, który był na stole podczas kolacji, kiedy przyjechali do was. Także powiedz mi z takiej imprezowej strony, czy ty znajdujesz sobie raz na miesiąc, powiedzmy, taki jeden wieczór, w którym zbierasz, powiedzmy, dwóch lub trzech najlepszych kumpli i wychodzicie do jakiegoś modnego baru, klubu na Mazowiecką, Poznańską w Warszawie? No słuchaj, zabrzmiało to, jakbyś mówił w innym, zupełnie obcym języku. Dlatego, że musisz wiedzieć, że ja mam bardzo malutkie dzieci i jestem dość odpowiedzialnym ojcem i staram się, ja bardzo dużo wychodzę do pracy czy na koncerty. Ale to nic złego chyba, kiedy ma się dzieci też raz na jakiś czas. No oczywiście, ale weź sobie znajdź czas na to, wiesz. Dlatego jakby największą, najlepszą impreza jest w moim domu, z moimi synami, z moją partnerką. To jak często ogólnie wychodzisz, powiedzmy, na miasto? No dzisiaj wyszedłem na przykład. Night out. Night out, dokładnie. Wiesz co, no masz, to jest teraz taki etap w życiu, no, który jest taki, jaki jest i trzeba czerpać z tego jak najwięcej. No to mi daje radość. Za chwilę będą starsi i człowiek będzie żałował, że nie wykorzystał tego czasu z nimi. Dlatego staramy się jak najbardziej pilnować tego, żeby nie żałować, że o Boże, teraz są tacy duzi, a Jezu, nie, jak byli mali, to nie mieliśmy czasu. No nie, no właśnie dużo pracuję, dlatego chcę jak najwięcej imprezować z nimi. Sylwestra też spędziliśmy, rozumiesz? Proszę ciebie... Piccolo. No nie, bo ma cukier, wiesz. Moja Paulina jest bardzo wrażliwa na tym, ale było fajnie. No.